Serdecznie Państwa witam na 45. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? I dzisiaj temat związany jest z tym, że tak, Bóg zachowa swoich, dlatego że nigdy nie zgodziłby się, aby Jego odkupieni, którzy już raz byli odkupieni, trafili do Jeziora Ognistego. Bo Jezioro Ogniste jest przygotowane diabłu i jego aniołom. I to Jezioro Ogniste jest wiecznym miejscem, do którego żaden człowiek nie miał nigdy trafić. I dlatego Pan Jezus Chrystus został złożony w ofierze, aby faktycznie nikt nigdy nie trafił do Jeziora Ognistego poza diabłem i jego aniołami. Niestety okazuje się, że niektórzy ludzie nie skorzystali z ofiary Pana Jezusa na krzyżu, na przykład taki Judasz. I o nim jest powiedziane, że on poszedł na swoje miejsce. I to jest po prostu tragedia. Natomiast ci, którzy już przyszli do Pana Jezusa, to Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc jeżeli ktoś już raz przyszedł do Pana Jezusa, to Pan Jezus już go nie wyrzuci precz, czyli nie wyśle do piekła. I to jest zbyt oczywiste, żeby to pomylić. Dlatego, tak jak ostatnio przyglądaliśmy się ofierze Pana Jezusa od strony takiej fizycznej zagłady ciała tego, które miał jako ten, który był wcielony tu na ziemi jako człowiek, to dzisiaj się zajmiemy kwestią tego, jakie cierpienia czekają tych, którzy nigdy nie uwierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. Czyli to jest tak jakby naświetlenie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa takim dodatkowym czarnym tłem, jakim jest kara, za jaką on po prostu cierpiał na krzyżu Golgoty. I to, że dzisiaj się bardzo rozpropagowały takie poglądy jak utracalność zbawienia, wynika właśnie z tego, że ludzie powszechnie lekceważą biblijną naukę o piekle ognistym. Jest to jedna z najbardziej lekceważonych nauk całego Pisma Świętego. Kiedy dzisiaj wspomina się o piekle, to tylko z ironicznym uśmieszkiem. Na ogół ludzie podśmiewują się, jak gdyby sama myśl o tym, że piekło wieczne istnieje, a przecież o piekle tak jasno naucza Pan Jezus Chrystus, to tak jakby sama myśl o wiecznym piekle była po prostu niepoważnym wspomnieniem, niepasującym do nowoczesnego człowieka XXI wieku. I tutaj jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że jeśli nie ma wiecznej zagłady w piekle, to nie ma też wiecznego zbawienia przed tym piekłem. Jedno i drugie jest oparte na tych samych określeniach w Piśmie Świętym. I z tego względu warto mieć to na uwadze. Kiedy dzisiaj wspomina się o piekle, to tylko z ironicznym uśmieszkiem na oku podśmiewa się, jak gdyby sama myśl o istnieniu wiecznego piekła ognistego, o którym tak jasno naucza Pan Jezus Chrystus w swoim słowie, była tak staroświecka, że tylko ktoś naiwny albo prostak mógłby wierzyć, że takie miejsce naprawdę istnieje. Nie tak trudno taką postawę zrozumieć. Bezbożni ludzie nie mogą znieść myśli, że będą musieli przed świętym, sprawiedliwym Bogiem
zdać sprawę ze swojego życia. Ponieważ kochają się w grzechach i nie chcą z nimi zerwać. Biblijna nauka o piekle nie podoba im się. Umysł człowieka bezbożnego, czyli takiego, który myśli o rzeczach ziemskich i widzialnych, rodzi jeden argument za drugim, przeciwstawiając się Bożej nauce o wiecznych mękach w jeziorze ognistym, aby nie stanąć twarzą w twarz z jego rzeczywistością. Ludzie tacy żyją, oszukując się, że jeśli będą wystarczająco długo wyrzucać tę groźbę ze swojego umysłu, to ona sama sobie ucieknie, przeminie. Nawet tak zwani konserwatywni przywódcy związani z religią atakują dzisiaj objawioną przez prawdomównego Boga naukę o wiecznej karze w jeziorze ognistym, gdzie ukarani będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Ale niech robią, co im się podoba. Lekkomyślne sprzeciwy ludzkiej głupoty nie usuną piekła ognistego, które zgotowane zostało diabłu i jego aniołom. W całym tym zamieszaniu, mającym na celu usunięcie przekazanej nam przez Pana Jezusa Chrystusa nauki o piekle, szczerzy czytelnicy Słowa Bożego, którzy wierzą, że Biblia Święta mówi prawdę i jest prawdą, mogą czuć się komfortowo i muszą powstać i wydać świadectwo prawdzie. Dokładne i rzeczowe rozważanie świętej nauki Bożej o wiecznych mękach piekielnych może stać się jedną z najważniejszych i najbardziej przełomowych rzeczy, które czyni w tym życiu czytelnik Biblii. Rozważmy słowa Pisma. Jeśli ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę, o czym czytamy w Ezechiela 33 rozdział, 4 werset. Dlatego, biorąc pod uwagę to, że kto jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony i to zbawienie jest wieczne i nieutracalne, dlatego że Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, abyś nie musiał iść do jeziora ognistego na wieki, to proszę Cię, poświęć niezbędny czas, aby zastanowić się nad tym, co Słowo Boże mówi o jeziorze ognia i siarki. Dlaczego powinniśmy przywiązywać tak wielką wagę do objawionej w świętej Biblii nauki o wiecznych mękach w piekle ognistym? Dlaczego powinniśmy spędzać czas na czytaniu ze świętej Bożej Księgi o jeziorze ognia, gdzie ci, którzy tam trafią, będą torturowani dniem i nocą na wieki wieków i nie będą mieli wytchnienia we dnie i w nocy, dlatego że będą męczeni i katowani w ogniu i siarce, a dym ich męki będzie unosił się w górę na wieki wieków? Jest kilka powodów, dla których warto podjąć się rozważania tego, co ma nam do powiedzenia Duch Święty w tej sprawie, a jest to właśnie związane z tematem wiecznego bezpieczeństwa dla zbawionych, nieutracalności zbawienia. I w związku z tym, że to jest związane z tym, że mamy wieczne bezpieczeństwo w Chrystusie Jezusie, to wypływają z tego praktyczne konsekwencje. Rozważanie o grozie piekła może poruszyć nasze sumienia i obudzić nas z fałszywego zadowolenia z siebie i fałszywego poczucia bezpieczeństwa tych, którzy nie są zbawieni, a którzy sobie pochlebiają, że nawet jeśli się pomylili, to przecież to jest tylko chwilowy problem na końcu życia. Nie ma żadnego dla nich zagrożenia ze strony wiecznego piekła, więc po co muszą się nawrócić? Ale skoro piekło jest wieczne i istnieje, i jest przygotowane dla diabła i jego aniołów i trafią tam ludzie niepojednani z Chrystusem, no to jest to już problem praktyczny. I
Rozważanie Słowa Bożego na temat piekła pomaga powstrzymać ludzi od popełniania grzechów. Tak, jest to zarówno dla zbawionego, jak i dla niezbawionego ważny argument. Rozważanie Słowa Bożego o grozie piekła może dopomóc tym wśród nas, którzy myślą, że są zbawieni, ponieważ wierzą w Chrystusa Pana albo w prawdę Ewangelii, ale którzy tak naprawdę nie są zbawieni i nie wiedząc o tym są na drodze ku wiecznemu potępieniu w piekle ognistym. Tacy są, bo Mateusza 7 rozdział mówi, że przyjdą do Pana Jezusa tacy, którzy będą mówić: Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu nie robiliśmy tego i owego? I nazywają Go Panem, a Panem można nazwać Chrystusa tylko w Duchu Świętym. I oni to robią, są tacy, a są niezbawieni, idą do piekła na wieki. Znowu głoszenie Bożej nauki o mękach na wieki wieków, ogniu i siarce, piekle ognistym, jest wartościowe i dla pobożnych, i dla bezbożnych. I to zobaczymy w kolejnych tych miejscach, bo przecież Słowo Boże właśnie tych miejsc używa, zarówno adresując je do bezbożnych, jak i do pobożnych. Dlaczego ludzie nie obawiają się wiecznego potępienia w piekle ognistym? Wydaje się, że w dzisiejszych czasach naprawdę brak bojaźni przed rzeczywistością jeziora ognistego. A dotyczy to zarówno tych, którzy podają się, mienią się chrześcijanami lub wierzącymi, jak i wśród tych, którzy w ogóle nie zważają na to, nie przyznają się do jakiegokolwiek związku z Chrystusem Panem. Ludzie nie biorą na poważnie słów ze Świętej Biblii o piekle. Dlaczego? Podobnie nie obawiałbyś się lwa, który jest tylko obrazem namalowanym na ścianie. Dlaczego? Ponieważ to tylko obraz. Wiesz, że nie jest on prawdziwy. Ale gdybyś pozostawiony został samotnie, pozostawiony na przykład w dżungli, stanął twarzą w twarz z prawdziwym lwem, ryczącym na ciebie, myślę, że byłbyś przerażony. Ludzkie sumienia są bardzo podobne do człowieka, który dostrzega tylko namalowanego lwa. W Biblii wiele czytamy o piekle, o tym, że każdy, kto nie zostanie znaleziony w barankowej księdze życia, zostanie wrzucony do jeziora ognistego. I że każdy, kto się w tym jeziorze siarki i ognia znajdzie, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Czytamy, że tortury w jeziorze ognia i siarki przyrównane są do kielicha gniewu Bożego i że w tym jeziorze ci, co się w nim znajdą, będą męczeni w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Oraz, że będą mieli po prostu cały czas wielki dyskomfort przebywania w tych wiecznych płomieniach. Będą męczeni w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Nie będą mieli wytchnienia we dnie i w nocy. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus, czyli Bóg objawiony w ciele, mówił o piekle i to mówił o piekle więcej niż ktokolwiek inny opisany na kartach Pisma Świętego. Dlaczego tak Pan Jezus był przejęty tym, żeby o tym nas poinformować? Dlaczego ludzie nie wierzą w piekło? Ponieważ nie słyszą o nim wystarczająco dużo. Więc bierzmy przykład z dobrego nauczyciela, jakim jest Pan Jezus Chrystus i mówmy dużo o jeziorze ognia i siarki, o piekle. Ludzie nie badają tego, czego Pismo Święte uczy o piekle. Wierzenia wielu z tych ludzi budowane są nie tylko na tym, co słyszą, ale także to, czego nie słyszą, wpływa na treść ich wiary. A nie słyszy się dzisiaj wiele o jeziorze ognia i siarki. Tylko Duch Boży może przybliżyć sercom ludzkim prawdziwą grozę piekła. Tak, aby była ona jako żywa przed ich oczami. Święty Bóg znacznie częściej używał nauki o piekle, aby nawrócić grzesznika, niż jakiejkolwiek innej nauki w całym Piśmie Świętym. Więc prośmy Pana Jezusa Chrystusa, aby kiedy rozważamy temat jeziora ognistego, jeziora z ognia i siarki, aby Duch Święty pokazywał nam piekło, jakie, takie, jakim ono jest naprawdę.
To jest bardzo ważne, żeby mieć właściwe nastawienie serca. I tutaj musimy sobie zdać sprawę, że ponieważ zbawienie jest nieutracalne, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. To właśnie dlatego, że jest konieczne piekło, jest konieczne jezioro ognia i siarki. To są bardzo mocno powiązane nauki. Jest to jedno, bez drugiego nie istnieje. Jeśli piekło byłoby chwilowe, to Chrystus umarłby niepotrzebnie. Nie byłoby problemu z tym. Więc konieczność piekła jest związana z nieutracalnością zbawienia. I większość tych, którzy dzisiaj szydzą z jeziora ognistego, czyni to prawdopodobnie z kilku powodów. I myślę, że najważniejszym z nich jest pragnienie, aby podążać ich własnymi grzesznymi drogami, bez obciążania swego sumienia konsekwencjami ich czynów. Jest to oczywiste, że nie chcą oni słyszeć, że to, co czynią, myślą, zamierzają, chcą, jest złe. I to jest po prostu fundamentalne, żeby to zrozumieć. I nie chcą oni słyszeć, że to, co czynią, jest zawsze ustawicznie złe, jak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Nie chcą słyszeć, że za swój grzech poniosą karę. Często słyszy się takie bluźniercze pytanie, czy miłosierny i kochający Bóg może skazać kogokolwiek na wieczne męki w piekle? Niezrozumienie Bożego charakteru i niezrozumienie natury grzechu i niezrozumienie tego, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, jest nieutracalne, bo jest zbawieniem z łaski, jest uratowaniem przed właśnie karą piekła wiecznego, może prowadzić do postawienia takiego błędnego pytania. Dlaczego konieczne jest piekło? No, trzeba zwrócić uwagę na kilka powodów, dla których piekło istnieje. Po pierwsze, wielkie zło grzechu w kontraście z wielką łaską Bożą, wielkim miłosierdziem Bożym i świętością Boga. Więc Bóg jest dobry i dobroć Boża do upamiętania prowadzi i dlatego w dobroci swojej darował ludziom wieczne zbawienie na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Trudność, jaką ma większość ludzi ze zrozumieniem piekła, wiąże się z niewystarczającym i nieodpowiadającym rzeczywistości wyobrażeniem, jak straszny jest grzech i jak święty jest Bóg. Ludzie zazwyczaj nie pojmują, jak wiele jest zła w tak zwanym najmniejszym grzechu, a także nie rozumieją świętości Boga, Jego sprawiedliwości, Jego gniewu. Jeżeli zrozumiemy, że grzech to największe w świecie zło i jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że każdy nasz grzech jest odrzucaniem władzy Bożej nad nami, to naśmiewanie się z Niego to jakby mające na celu obrażenie Go, uderzenie Go w twarz. To jakby obrzucenie Jego świętości, Jego majestatu błotem. To dopiero wtedy, jeśli to dostrzegasz, zaczynasz w zarysie pojmować, czym jest dla Boga grzech. Za każdym razem, kiedy ktoś grzeszy, kiedy grzeszymy, to w swoim sercu czynimy z siebie albo ze swojej pożądliwości tak jakby swojego własnego Boga, który chce wynosić się nad Boga prawdziwego. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że zbawienie jest z łaski, jest nieutracalne, jest na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, właśnie między innymi dlatego, że grzech jest tak obrzydliwy. Grzech odrzuca Stworzyciela jako jedynego prawdziwego Boga i w uczynkach grzeszącego stawia w Jego miejsce stworzenie. Gdybyśmy umieli ogarnąć Bożą suwerenność i co to oznacza być
czystym, doskonałym, niepobrudzonym, nieskalanym przez choćby cień grzechu, mielibyśmy lepsze wyobrażenie o tym, dlaczego Bóg tak bardzo nienawidzi grzechu. Absolutna świętość nie może znieść najmniejszego grzechu. I w księdze Habakuka, 1:13, czytamy takie słowa. Twoje oczy są zbyt czyste. To jest Habakuka, 1:13. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Gdybyśmy mogli pojąć chwalebną świętość i czystość Boga, a także obrzydliwą naturę grzechu, wtedy nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, że wieczne piekło, w którym każdy, kto nie zostanie znaleziony w Księdze Życia Baranka, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków i w którym ci, co się w tym piekle znajdą, będą męczeni w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka i nie będą mieli wytchnienia we dnie i w nocy, jest absolutnie konieczne takie piekło. Oraz, że wynika z tego oczywisty fakt, że zbawienie jest nieutracalne z łaski, niezależnie od uczynków zbawionego. Bo to jest bardzo mocno zespolona prawda. Wieczne piekło i wieczne zbawienie razem stoją albo razem upadają. Nie da się ich oddzielić. Albo razem stoją, albo razem upadają. I to niestety jest bardzo smutne, że wielu, tak wielu podających się za chrześcijan odrzuca te oczywiste fakty. Jak czytamy w Jeremiasza, 17:9, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute. I zepsute. Któż może je poznać? Jeremiasza 17:9. Ludzkie serce jest chore, zepsute, podstępne, i to zepsucie zwodzi i oszukuje każdego człowieka tak, że nie zdaje sobie sprawy z okropności grzechu, tak samo jak niedostępne są mu inne rzeczy, które należy przyjąć tylko przez wiarę z Pisma Świętego, które jest objawieniem. Serce i umysł każdego człowieka są pobrudzone, skażone i dlatego powinien nie rozumieć więcej niż napisano w Biblii Świętej, o czym mówi 1 Koryntian, 4:6. Pierwszy list do Koryntian, 4:6. A to, bracia, stosowałem do siebie i do Apolosa z powodu was, abyście na nas nauczyli się nie więcej rozumieć niż Pismo mówi, abyście się dla jednego nie wynosili jeden nad drugiego. Tak więc widzimy tą zasadę, prostą zasadę, nie rozumieć więcej niż Pismo Święte mówi. To jest podstawowa zasada, tylko Pismo Święte, nic więcej. I to jest oczywiste, że trzeba się trzymać tylko Słowa Bożego. Także ta nasza nieutracalność zbawienia jest wynikiem Bożej nieskończonej natury. Skoro kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, bo Bóg mieszka przez wiarę w jego sercu, w tym złym, zepsutym sercu nagle mieszka Bóg, to Boża nieskończona natura powoduje, że zbawienie jest nieutracalne i nie da się go stracić niczym, w żaden sposób nie można stracić zbawienia. Ale też z tej Bożej nieskończonej natury wynika nieskończoność męczarni w piekle, w jeziorze ognistym. Przyglądając się prawdzie o naszym grzechu, musimy to czynić Bożymi oczami. Bóg jest istotą nieskończoną i wieczną. Nie ma początku ani końca. Każdy grzech jest czynem popełnionym przeciw nieskończonemu, świętemu Bogu.
każdym swoim grzesznym czynem, tak jakby ściągamy Boga z Jego tronu i samych siebie stawiamy ponad Niego i sadzamy na tym tronie. Zajmujemy wtedy stanowisko antychrysta. W każdym grzechu tak jakby zawiera się pytanie, czyją wolę będę czynić, Bożą czy ludzką. Poprzez grzech człowiek wywyższa swoją wolę ponad wolę Pana, wolę Jahwech. I to znieważa bardzo mocno świętego Boga. Popełniając choćby jeden grzech przeciw świętemu, nieskończonemu Bogu, człowiek udowadnia, że zasługuje na wieczne potępienie. Jest to nieskończone zło, nawet jeden raz obrazić nieskończonego Boga. I dlatego też zbawienie jest nieutracalne, bo jeśli Bóg te wszystkie grzechy włożył na Pana Jezusa Chrystusa, to wierzący już od tamtej pory nie ma świadomości grzechów, bo uwierzył Panu Jezusowi i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Kolejnym punktem, który stoi za tym, że nasze zbawienie jest nieutracalne, bo jest kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, raz w Chrystusie, na zawsze w Chrystusie, jest Boża sprawiedliwość. Z tej Bożej sprawiedliwości wynika również wiecznotrwałość piekła. Choćby jeden grzech przeciw Bogu skłania go do okazania świętości i sprawiedliwości swojego imienia i do potępienia zła, tak jak na to to zło zasługuje. Bóg ma pełne prawo, aby okazać swoją sprawiedliwość i czyni to. Bóg obiecał to w swoim świętym słowie, choćby w liście do Rzymian 12 rozdział. Rzymian 12 rozdział mówi w 19 wersecie w ten sposób. Nie mścijcie się sami najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Widzimy, że w liście do Rzymian 12 rozdziale, w wersecie 19 jest powiedziane: pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeden z największych mówców ewangelicznych, jakich kiedykolwiek ziemia nosiła, wyraził się kiedyś w podobny sposób. Chwała Boża jest największym dobrem. Ona także jest celem stworzenia. Chwała Boża jest najważniejsza ze wszystkiego. Istnieje jednak pewna okoliczność, kiedy Bóg uwielbi się sam. I będzie to podczas wymierzania kary bezbożnym ludziom. Gdy przez wieki wieków w nieskończoność na zawsze, raz na zawsze wylewać na nich będzie swój zapalczywy gniew. Wtedy Bóg uwielbi swoją sprawiedliwość i da się poznać jako prawdziwy władca wszechrzeczy. Sprawiedliwość Boża będzie bezbłędna, dokładna, przerażająca, straszna i dlatego chwalebna i wspaniała. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy rozumieli, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony i wynika to właśnie z charakteru Boga, który jest również odzwierciedlony w tym, jaki jest charakter kary, która czeka złych, którzy nie chcą przyjąć nieutracalnego zbawienia, bo zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków grzesznika. Jeśli ktoś uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, będzie zbawiony raz na zawsze. Była to 45. część serii Bóg zachowa swoich. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub macie życzenie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa,
Proszę się ze mną skontaktować. Mój numer telefonu to 739-089-088. 739-089-088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo czytaj@biblie-31-63500 Ostrzeszów. Dziękuję zatem za uwagę i zachęcam do czytania Słowa Bożego Biblii.